Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tramadoli Hydrocha się kłania. Jak widzicie, zrobiłem kolejne małe zakupy do domu. Wczoraj paczkę wybebeszyłem, ale stwierdziłem, że w sumie to mogę się pochwalić Wam kilkoma rzeczami, kilka rzeczy poruszyć przy okazji właśnie otwierania paczki i wyciągania tych produktów oraz tych roślin, które tutaj stoją na stole. Rośliny kupiłem z myślą o ryparium, chcę tam dosadzić kilka roślin oraz o ogrodzie wertykalnym, którego czeka w najbliższym czasie restart. Część roślin mi tam kiepsko rośnie, część roślin wyrosła tak gigantyczna, że korzeniami już się po prostu nie mieszczą i trzeba tam zrobić przycinkę i porządek w tym ogrodzie wertykalnym, dlatego te rośliny są. Tak, w kwestii właśnie roślin, chciałem poruszyć temat paszportów roślinnych, bo nie wiem, czy pamiętacie, nie wiem, czy wiecie, że teraz, jak kupujemy rośliny, rośliny powinny być sprzedawane z paszportami roślinnymi. Co to jest? Rośliny już wylądowały, co prawda, w akwarium, bo nie chciałem je trzymać. Tak wyglądają paszporty roślinne. Żeby tu złapać ostrość. O! To jest na przykład, jak widać, alternata rejniki mini. Tak wyglądają paszporty roślinne. Od 14 grudnia 2019 roku podmioty zajmujące się obrotem i produkcją materiałów roślinnych są objęte nowymi unijnymi przepisami. To, co widzicie, to są rośliny z in vitro. Zresztą widać tu resztki żelu w tym pojemniku po bakopie. Większość naszych producentów już się tym zajmuje, ale część jeszcze sprzedaje roślinki, na przykład z przycinki, bez paszportów roślinnych, a powinny takie paszporty posiadać. Paszporty mają ułatwić znalezienie źródła pochodzenia roślin w przypadku stwierdzenia porażenia przez szkodliwe organizmy. Ma to na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się tych organizmów. Czyli załóżmy, kupujemy jakieś rośliny, wysyłamy na przykład za granicę i stwierdzamy, że tu są jakieś robale, prawda? Dziwnego pochodzenia. No i na przykład chcemy się dowiedzieć, co to jest, skąd te robale pochodzą, czy te robale mogą zarazić nam wszystkie inne rośliny. Oczywiście stosuje się to głównie nie w roślinach akwarystycznych, ale doniczkowych i takich sadzonkach roślin, które są do ogrodu albo w rolnictwie używanych, bo tam to się może w naturze rozprzestrzeniać później te organizmy. Ale z racji tego, że przepisy unijne dotyczą wszystkich, no, niestety paszporty roślinne powinny również posiadać rośliny akwariowe. No tak, a propos właśnie dezynfekcji, bo kupujemy czasami rośliny z przycinki, nie wiadomo, co na nich jest, co przeniesiemy do tego akwarium, czy jakieś pasożyty, niepasożyty, albo na przykład ślimaki. Ja dosyć często, albo glony na przykład, bo czasami też można kupić z glonami na przykład. Mi się kiedyś udało pięknego anobiasa z pięknymi frędzlami krasnorostów kupić. No i jak ja dezynfekuję? Między innymi używam karbo do dezynfekcji. I sobie karbo kupiłem, żeby mieć w razie czego. Używam również nadmanganianu potasu. Czekajcie, muszę zrobić chwilę przerwy. Ale karbo ma większe zastosowanie, ponieważ no wiadomo, do jakich celów. Bardzo często używamy go w akwarystyce jako źródło węgla, prawda? No ale ja również używam go czasami do dezynfekcji albo polewam, załóżmy, rośliny, jeżeli nie są, no na przykład anobiasy, można polać i zaraz wypłukać, a najbezpieczniej zrobić po prostu roztwór. Mocniejsze stężenie tego roztworu, tym po prostu krócej w nim rośliny trzymamy. No i rośliny nie powinny paść, a glony jako rośliny niższe
pójdą się, no znikną, rozpuszczą się nam, tak? Pamiętajmy, że to im roślina delikatniejsza, tym jest to mniej bezpieczne, ale im twardsze są rośliny, tym łatwiej to z nich usunąć, tak? Taką dezynfekcję właśnie stosuję przy nowo zakupionych roślinach. Oczywiście rośliny łodygowce, czy tam takie szybko rosnące mchy i tak dalej, bardzo łatwo się tego pozbyć, chociażby właśnie przycinając te, usuwając te zainfekowane liście, przecież to bardzo szybko odrasta, zwłaszcza w high-techowych akwariach to błyskawicznie nam te rośliny rosną. Największy problem właśnie jest często z anubiasami, które po prostu rosną bardzo powoli i jakoś trzeba się tych glonów pozbyć. Dobra, co tu mamy kolejnego? Przejdźmy do kolejnej rzeczy. No w takim pudełeczku, tak przy okazji było, były te rośliny zapakowane jeszcze, żeby się nie majtały po całym. Ostatnio mówiłem o właściwościach torfu, nie torfu, tych składników, które wydzielają kwasy humusowe, prawda? Mówiłem w niedawnym filmie, między innymi spadek pH i KH, antygronowo działa korzystnie dla roślin i zwierząt. No i pamiętajmy, żeby nie dawać za dużo światła, żeby nam się nie skłaczył, że tak powiem. No wszystko macie w jednym, w przedostatnim moim filmie. Tam sobie możecie dokładnie informacje, wszystkie przytoczyłem o tym. Torf kupiłem głównie pod Blackwater i tam chcę używać, aczkolwiek myślę, że jedną pół paczki rzucę do 300, bo tam też lubię taki lekki kolorek, jak jest. 300 też będę musiał zrobić niedługo filmik i wam pokazać, co jest grane. Kora migdałecznika. Miała być, wydaje mi się, że zamawiałem właśnie tą dużą korę migdałecznika i cynamon mały. A to są, z tego co widzę, tak, obydwa to są kora migdałecznika. Aż muszę sprawdzić dzisiaj chyba zamówienie. No oczywiście głównie do Blackwater oraz do 300, właśnie takie dodatki również stosuję i będę używał. All-in-one Vimy sprawdziło mi się w 300, całkiem fajnie się tym nawoziło, z racji tego, że tam chcę znowu podawać CO2 plus ta ilość humusów, która tam jest. Tam również będzie pH-bot, o którym ostatnio było w konkursie, za udział, w którym bardzo wam dziękuję. Taki, no nie podejrzewam, że aż tyle osób będzie zainteresowane i tak hucznie weźmiecie w nim udział. W każdym razie Vimy All-in-One, głównie z myślą o 300, pójdzie. Co jeszcze? Dodatek sobie do tego kupiłem. Red Advance, ponieważ chcę jeszcze to akwarium młodego zacząć się nawozić, więc będę kombinował z tymi dwoma nawozami. Chcę delikatnie podkręcić kolorki z racji tego, że będzie podawane CO2. Myślę, że uda mi się, tam kilka roślinek jest takich właśnie, Alternatea rejniki mini tam wylądowała. Delikatnie gdzieś tam na korzeniach ją umiejscowiłem. Jest pinatyfida, więc zobaczymy, czy mi się coś z nich uda wykręcić. I to są nawozy. Co jeszcze mamy? O. A ten produkt bardzo lubię osobiście. Triple Blackwater. Bardzo mi się podoba, jak fajnie barwi. To jest trzykrotne, bo było kiedyś Blackwater bodajże, a teraz jest trzy razy Blackwater, tak? Trzy razy niby mocniejszy. Taki kupiłem, to jest litrowy chyba, jak dobrze pamiętam. Tak, litrowy, 1000 ml. Głównie oczywiście z myślą o Blackwater, moim małym Blackwater.
Druga sprawa, jako dodatek delikatny do 300, bo tylko w tych dwóch baniakach dodaję do akwarium te rzeczy. Przede wszystkim również z myślą właśnie o rybach, żeby im frajdę zrobić. Ale również stosuję czasami przy aklimatyzacjach, czy kwarantannach, czy załóżmy przy jakichś chorobach, również te związki zawarte w humusy, toniny i tak dalej, również działają kojąco między innymi na skórę ryb, więc używam również dlatego te środki. No to nie jest mój ulubiony produkt. Nie jest zły, jest całkiem fajny, aczkolwiek ten oryginalny Supreme Biogard, wyobraźcie sobie, że śmierdział tak samo jak moje ulubione, nie perfumy, ale moje ulubione bakterie. To są od Microbe Life i Special Blend, Microbe Life Special Blend, i one śmierdzą jak powinny bakterie śmierdzieć. A te podobno tak samo działają. Działały na początku, ale przestały śmierdzieć, więc kupuję je, bo robię najczęściej zakupy w Akwarystycznym 24, dlatego że przesyłka jest bardzo szybka i dobrze są opakowane zapakowane te produkty. No i no najtańsza jest wysyłka. No 50 zł mnie kosztuje wysyłka tutaj, gdzie większość sklepów albo 70, albo 90, albo przeszło 100 zł ode mnie za wysyłkę takiego kartoniku woła. Zwłaszcza, że tutaj jest wysyłka 50 zł do 30 kg, z tego co pamiętam, więc mogę sobie zaszaleć i tych produktów trochę kupić. Tutaj na dnie jeszcze jest jeden produkt, który waży sam 10 kilo, to jest piaseczek, sobie kupiłem, ale o tym za chwilę. A więc no, bakterie, o bakteriach to Wam chyba nie muszę nic mówić, wiadomo po co. Ja dodaję przy podmianach delikatnie, teraz mnie czekają czyszczenie dwóch filtrów w 300, więc myślę, że tych bakterii trochę więcej tam pójdzie do tych filtrów. Ja nie płuczę jakoś ostro filtrów jak je płuczę, delikatnie przepłukuję oczywiście wodą z akwariów media biologiczne. Mam jeden filtr, który jest mechanikiem i tam są no, 3/4 filtra, to są gąbki i włóknina filtracyjna. Włóknina filtracyjna idzie zawsze do wymiany, no bo po takim pół roku czy pół roku. No, najczęściej to jest gdzieś około roku u mnie trwa mycie, ale to przy okazji myślę, że 300 porozmawiam z Wami jeszcze o filtracji. W każdym razie to pójdzie, plus jeszcze mam takie femangi bodajże, kulki, które się wkłada z bakteriami, które się wkłada do filterka, i to jeszcze przy okazji podmian pójdzie. Kupiłem sobie takie kuleczki, no kamyczki, nie kuleczki. Takie drobne kamienie, jeszcze trochę grubsze kupiłem. To jest z myślą o jakichś kolejnych aranżacjach. Bardzo mi się podobają ostatnie właśnie aranżacje z jakimiś otoczakami. One mają fajną strukturę no i fajny kształt. Jeszcze z myślą o tym kupiłem właśnie taki żwirek, on też jest okrągły. Myślę, że zrobi jakąś aranżację chyba w siódemce nową, właśnie na bazie tego, co tutaj widzicie, co kupiłem. Albo może jakiś jeszcze inny zbiór, nie wiem. Lubię, jak się coś dzieje i lubię również kombinować, sami wiecie. Dlatego między innymi również kupiłem nowe podłoże. Takiego podłoża jeszcze nie miałem. Ma Flora Light. Nie wiem, czy ktoś z Was to podłoże używał. Ja zaraz Wam przeczytam, co tutaj producent na nim napisał. Wiadomo, że na opakowaniach można wszystko napisać, ale przeczytam Wam. Zobaczymy, sprawdzimy przy okazji, bo
chodzi mi po głowie założenie znowu roślinniaka z racji CO2 tego komputerka, więc tak się zastanawiam powoli, żeby znowu wrócić do jakiegoś roślinniaka z kolorowymi roślinami. Podłoże Maflora Light tworzy wolne od glonów i zanieczyszczeń lekkokwaśne środowisko wodne, idealne do życia i rozmnażania roślin akwariowych, a także krewetek i innych organizmów wodnych, stworzone w 100% naturalnej czarnej ziemi wulkanicznej, zawarte w podłożu. No tak. I bardzo często, słuchajcie, ostatnio albo glinkę się stosuje, albo podłoże wulkaniczne. Nie zauważyliście? Większość tych podłoży się składa z tego wszystkiego. Podłoże wulkaniczne z racji tego, że samo gleba wulkaniczna jest bardzo bogata w minerały. Samo super się nadaje. Ja również stosuję często do aranżacji lawę, ponieważ bardzo fajnie niektóre rośliny na tym rosną, czy tam mchy, anubiasy, mikrozoria, czy inne tego typu rośliny, epifity. Bardzo fajnie się ukorzeniają, bardzo fajnie rosną. No dobra, co tu jeszcze dalej jest napisane? Zawarte w podłożu składniki odżywcze są dostępne dla korzeni roślin, niedostępne natomiast dla glonów w toni wodnej. Specjalny proces produkcji nadaje podłożu Maflora Light unikalne cechy poprawiające jakość, klarowność wody, także stabilizuje długotrwale jej parametry. No dobra, o czym trzeba... A wiecie co, może doczytam to do końca, później jeszcze sobie pogadamy na ten temat. Zapobiega wzrostowi glonów, to są właściwości, reguluje, redukuje ilość podmian wody, nawozi rośliny, wspomaga ukorzenianie, krystalizuje wodę, stabilizuje pH, zwiększa powierzchnię filtracyjną, przyspiesza filtrację biologiczną. Sposób użycia. Nie płukać przed użyciem, wsypać podłoże do akwarium, optymalna warstwa 5-8 cm, delikatnie zalać wodą, rośliny można sadzić od razu po zalaniu. Ryby, krewetki wpuszczać po ustabilizowaniu akwarium, nie ma potrzeby podmian wody w pierwszych tygodniach po założeniu. No tak, jeżeli załóżmy... No dobra. Dalej, uwagi. Wyłącznie do akwarium słodkowodnego, tworzy lekko kwaśne środowisko, obniża pH i KH. Nie należy stosować wkładów lub uzdatniaczy zapobiegających temu efektowi. Nie nadaje się do ryb żyjących w biotopach z wysokim KH i pH. Po użyciu, w zależności od parametrów wody, może nastąpić zmętnienie, które zniknie po kilku godzinach filtracji. Kożuch na wodzie bądź brązowy nalot na szybie, który należy usunąć mechanicznie. Konserwacja. Podłoże można powoli odmulać, odmulaczem z szeroką końcówką. Na skutek długotrwałych prac w podłożu wielokrotnych podmiot wody może dojść do częściowej utraty jego właściwości. No tak, no to jest większość podłoży. Można de facto, jak się zna mniej więcej, co się chce uzyskać, stworzyć lub dobrać samemu podłoże, prawda? Większość podłoży na bazie lawy, podłoże wulkanicznego będzie się zachowywała tak samo. Dlaczego jest, dlaczego nie potrzeba podmian? Bo no, z racji tego, że te minerały są zawarte w podłożu, one nie będą najczęściej się wydzielały do wody. Więc na przykład może być problem z epifitami. O tym nie piszą na opakowaniach. Jeżeli będziemy mieli rośliny typu anubiasy, mikrozoria i inne takie rzeczy, albo rośliny na przykład pływające, to przy takim podłożu możemy mieć z nimi duży problem, ponieważ no, rośliny nie będą czerpały z tego podłoża, zwłaszcza jak będą gdzieś tam przymocowane na korzeniach, czy pływały i tak dalej, i nie będą miały kontakt z podłożem, po prostu nie będą mogły czerpać z substancji odżywczych z takiego podłoża. Takie podłoże na przykład można bardzo fajnie połączyć z jakimiś podsypkami, które będą wspomagały to podłoże, albo ewentualnie oddawały częściowo do wody. I tu przeróżne podsypki możemy stosować. Czy jakieś tam oryginalne, czy możemy na przykład podsypkę z torfu,
z ziemi ogrodowej i tak dalej i w ten sposób też regulować jeszcze parametry, jak chcemy zrobić. Co do tracenia właściwości, bo bardzo często mnie pytacie również, jak to jest z ziemią ogrodową i jak długo takie akwaria na bazie ziemi ogrodowej funkcjonują. No to zależy naprawdę od bardzo wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy podajemy CO2. Im więcej światła, im więcej CO2, tym szybciej takie podłoże będzie traciło swoje właściwości. Bardzo ważne są właśnie również podmiany wody. Jeżeli nie regulujemy tego odpowiednią wodą, czyli na przykład nie podajemy wody, nie robimy podmian wodą RO z ewentualnym mineralizatorem, jak to się niby powinno robić przy takich podłożach, to takie podłoże dosyć szybko straci swoje właściwości. I tu jest pies pogrzebany w tym wszystkim. Dobra, ale o podłożach to też już chyba kilka zrobiłem filmików. Jeżeli będziecie oczywiście zainteresowani, to też mogę o tym jeszcze nieraz wspomnieć, bo to jest dyskusja na nawet na kilka godzin o różnych podłożach, różnych właściwościach, o mieszaniu właściwości. Ostatnio jeden kolega ze mną dyskutował chyba przez 3 czy 4 godziny na temat, bo chciał wymieszać różne podłoża i czy to się uda, czy się nie uda, a jakie podłoża można ze sobą mieszać. Jak wiecie, ja już robiłem tyle mieszanek podłoży u siebie i tyle przeróżnych podsypek, że można naprawdę dużo, tylko trzeba wiedzieć, jakie efekty się uzyska. No a propos podsypek. A propos podsypek, kupiłem sobie, bo to jest fajne, to jest fajny pakiecik, który nie jest jakoś specjalnie drogi, a zawiera właśnie to wszystko, co jest potrzebne w podsypkach, nie? Jeszcze ewentualnie bym tutaj dołożył podsypkę z gliny do tego, tutaj nie ma. Co to jest? No Ada Start 60, czyli do akwarium o powierzchni dna 60 cm, czyli powiedzmy, że możemy sobie maksymalnie do takiego akwarium do 80 litrów zastosować taką podsypkę, żeby to w ogóle miało sens, a najlepiej trochę mniejsze zbiorniki. Myślę, że no do 10 czy 20 litrów to by było troszeczkę może za dużo, aczkolwiek to nie są jakieś tam mocne rzeczy, które nam strasznie namieszają w zbiorniku.